Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, żeby nawet można było dodać i Maria zawsze dziewica, ale nie jesteśmy tu w ramach Radia Maria i wobec tego nie wiem, czy mamy prawo. Ale jest to wielka prawda, że nie można oddzielić Chrystusa od Maryi. Kto Maryję oddziela od Chrystusa lub chce pomniejszyć ją, jej rolę, wpada w błędy. I takie błędy były już od początku historii Kościoła. Błędy popełniano takie, że właśnie bez tego dobrego, prawdziwego, właściwego nabożeństwa do Maryi ludzie dochodzili do różnych wniosków błędnych na temat Chrystusa. A więc, że nie jest Bogiem, albo że nie jest człowiekiem, albo że jego ciało było pozorne. Było wiele takich herezji, takie właśnie nazywamy, te błędne opinie o Chrystusie. I nie tutaj jest miejsce i czas, żeby o tym mówić. Ale myślę, że przynajmniej taka wzmianka o tym jest zupełnie na miejscu. Mamy mówić o doskonałym, dobrym, o istocie nabożeństwa do Maryi. Ojciec Święty Paweł VI kiedyś powiedział, że jeżeli chcemy czcić po katolicku Maryję, trzeba udać się do świętego Ludwika Grignion de Montfort. Był to święty francuski misjonarz ludowy, bo głosił Ewangelię we Francji, szczególnie w Bretanii. Wielki czciciel, jednocześnie wielki czciciel krzyża. Zostawił po sobie traktat, kilka też innych dzieł, ale traktat może najbardziej jest znany. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. O prawdziwym nabożeństwie. A więc kierując się wskazówką Pawła VI, zastanówmy się, co jest istotą prawdziwego nabożeństwa do Maryi Panny. Mówi święty Ludwik, że ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonale upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego Świętej Matki. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa. I dlatego doskonałe poświęcenie się Chrystusowi Panu nie jest niczym innym, jak doskonałym i całkowitym oddaniem się Najświętszej Pannie. Nabożeństwo to polega na zupełnym oddaniu się Najświętszej Pani, aby móc przez nią całkowicie należeć do Jezusa Chrystusa. Należy jej oddać nasze ciało ze wszystkimi jego zmysłami, członkami, naszą duszę ze wszystkimi jej władzami, dobra zewnętrzne, cały majątek, jaki posiadamy lub posiądziemy w przyszłości, nasze dobra wewnętrzne i duchowe, którymi są zasługi, cnoty i dobre uczynki, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Słowem wszystko, co posiadamy w porządku natury i łaski, jak i wszystko, co w przyszłości posiąść możemy w porządku natury, łaski i chwały. I to bez najmniejszych zastrzeżeń, nie zachowując dla siebie ani grosza, ani jednego włoska lub najdrobniejszego dobrego uczynku. Winniśmy uczynić tę ofiarę na całą wieczność, nie żądając w zamian za nasze poświęcenie i służbę żadnej innej nagrody oprócz zaszczytu należenia do Chrystusa przez Maryję i w niej. Choćby ta miłościwa Pani nie była taką, jaką jest w istocie, to jest najhojniejszą,
i najwdzięczniejszą spośród istot stworzonych. Widzimy, że ten pogląd świętego Ludwika nie odbiega specjalnie od poglądów innych wielkich czcicieli Matki Bożej. Jeżeli czytaliśmy świętego Maksymiliana Marię Kolbę, znajdziemy tam wiele myśli podobnych. Ale na co szczególnie zwraca uwagę święty Ludwik? Zwraca uwagę na to, że przez nabożeństwo do Marii dajemy Panu Jezusowi w sposób najdoskonalszy wszystko, co Mu dać możemy. Oraz o wiele więcej niż przez inne nabożeństwa, w których Mu dajemy część tylko naszego czasu lub dobrych uczynków, bądź też zadośćuczynień i umartwień. Ponieważ są stowarzyszenia, bractwa, zakony nawet, które też oddają Panu Bogu, ale nie w tak totalny sposób wszystkiego, jak to proponuje święty Ludwik. W zakonie oddaje się Bogu wszelkie dobra doczesne przez ślub ubóstwa, dobra ciała przez ślub czystości, wolną wolę przez ślub posłuszeństwa, a nieraz wolność osobistą przez ślub klauzury. Nikt jednakże nie wyrzeka się prawa i swobody rozporządzania wartością swych dobrych uczynków. Nie ogałaca się tak całkowicie bez reszty z wartości dla chrześcijanina najcenniejszych i najdroższych zasług i zadośćuczynień, a więc dóbr duchowych. Stąd wynika, że człowiek, który się w ten sposób dobrowolnie poświęcił, ofiarował Chrystusowi przez Marię, nie może już rozporządzać wartością żadnego ze swych dobrych uczynków. Wszystkie znoszone cierpienia, myśli, słowa i dobre czyny należą do Marii, aby tym mogła rozporządzać wedle woli Syna swego ku Jego większej chwale. Zależność ta jednak nie przynosi bynajmniej uszczerbku obowiązkom stanu, w jakim ktoś znajduje się lub w przyszłości mógłby się znajdować, na przykład obowiązkom kapłana, który z urzędu lub z innego powodu powinien całą zadośćuczynną i zbawienną wartość odprawionej przez siebie mszy świętej ofiarować za określoną osobę, albowiem ofiara ta nie może być złożona inaczej, jak tylko zgodnie z nakazem Bożym i obowiązkiem stanu. Nabożeństwo to, mówi święty Ludwik, można nazwać doskonałym odnowieniem ślubów i przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Każdy chrześcijanin był przed chrztem niewolnikiem szatana, gdyż do niego należał. Przy chrzcie świętym, bądź własnymi ustami, jeżeli to był człowiek dorosły, bądź ustami rodziców chrzestnych, jeżeli był dzieckiem, wyrzekł się on uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za mistrza i najwyższego władcę, by móc należeć do Niego jako niewolnik z miłości. Otóż to samo czynimy również przez owo nabożeństwo. Wyrzekamy się, co zostało wyrażone w akcie poświęcenia się, szatana, światu, grzechu i samych siebie, oddajemy się całkowicie Jezusowi przez ręce Marii. Czynimy nawet więcej, gdyż przy chrzcie świętym przemawiają za nas przeważnie czyjeś usta, mianowicie rodziców chrzestnych. A więc oddajemy się Chrystusowi za pośrednictwem zastępców. Natomiast w tym nabożeństwie czynimy to osobiście, dobrowolnie i z pełną świadomością. Przy chrzcie świętym nie oddajemy się Chrystusowi za pośrednictwem Marii, w każdym razie nie w sposób dobitny. Nie oddajemy również Jezusowi wartości swych dobrych uczynków. Przy chrzcie świętym zachowujemy zupełną swobodę oddawania tej wartości komu chcemy lub zachowania jej dla siebie. Natomiast przez to nabożeństwo oddajemy się wyraźnie Panu naszemu przez ręce Marii i poświęcamy Mu wartość swych dobrych uczynków, a więc czynimy coś więcej niż do czego zobowiązuje nas chrzest. A chrzest jest wielką wartością, jest największym ślubem. Święty Tomasz mówi, że przy chrzcie ludzie ślubują wyrzec się szatana i jego pychy. Święty Augustyn mówi, że jest to największe, najbardziej podstawowe ślubowanie. Najważniejszym jest ten, który właśnie składamy przy chrzcie świętym. Wszelako pytamy, któż dochowuje tego największego ślubowania? Któż dotrzymuje wiernie obietnic chrztu świętego?
czyż niemal wszyscy chrześcijanie nie sprzeniewierzają się wierności przyrzeczonej Chrystusowi na chrzcie? Gdzież leżą przyczyny powszechnego nieładu, jak nie w tym, że żyjemy niepomni obietnic i zobowiązań chrztu świętego, a nikt sobą nie poręcza i nie zatwierdza przymierza zawartego z Bogiem przez rodziców chrzestnych. Jak mówi święty Ludwik, więc korzenie, źródło naszego przynależenia do Boga są w chrzcie świętym, tam, do czego się zobowiązaliśmy, przynajmniej przez naszych zastępców. Ale czy to jest zachowywane? Podaję przykład pewnego synodu we Francji, który celem zaradzenia wielkiego rozprzężenia wśród chrześcijan orzekł, że główne przyczyny zepsucia serca należy się doszukiwać w zapoznawaniu lub niedostatecznej znajomości zobowiązań zaciągniętych na chrzcie świętym. Przy czym jako jedyny środek zaradzenia tak wielkiemu złu zalecił pobudzanie chrześcijan do odnawiania ślubów i obietnic chrzcielnych. Katechizm Soboru Trydenckiego, będący wiernym wyrazem zamierzeń tego świętego synodu, nawołuje, aby proboszcz napominał lud wierny, tak by ten rozumiał, że bardziej aniżeli inni ludzie mamy się oddać i poświęcić na zawsze jako niewolnicy naszemu Odkupicielowi i Panu. Mówi dalej święty Ludwik, jeśli tedy synowie, ojcowie, a nawet doświadczenie samo wskazuje nam na to, iż najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciwko rozprężeniu moralnemu wśród chrześcijan jest pobudzenie ich do żywej pamięci na zobowiązania chrztu i do odnawiania ślubowań złożonych, czyż zatem nie jest rzeczą celową uczynić to w sposób doskonały przez to nabożeństwo i poświęcenie się Panu naszemu przez Matkę Jego Najświętszą. Mówi święty Ludwik, powiadam, w sposób doskonały, gdyż w nabożeństwie tym posługujemy się dla poświęcenia się Chrystusowi Panu najdoskonalszym środkiem, którym jest Najświętsza Panna. Żeby dobrze poznać ideę świętego Ludwika, Gnion de Montfort, trzeba by było przeczytać całą tę książeczkę. Wszystkie jego uzasadnienia dla tego nabożeństwa, jego owoce, o których opisuje. Wielkie są owoce takiego dobrego nabożeństwa właściwego do Najświętszej Marii Panny. Także opisuje niewłaściwe, nieprawdziwe nabożeństwo do niej. Ale wielu ludzi do tego nabożeństwa nie jest przekonanych. Nawet czasami się słyszy takie powiedzenie, że my w Polsce za bardzo czcimy Matkę Bożą. Należałoby trochę więcej czcić Chrystusa, jakoś to bardziej zrównoważyć. Czy mają rację? Oczywiście, że nie mają racji. Dlatego, że czym innym jest cześć oddawana Chrystusowi, a czym innym cześć oddawana Matce Bożej, czym innym cześć oddawana świętym. Bogu samemu należy się kult adoracji, kult uwielbienia. Bogu należy się chwała. Świętym oddajemy inną cześć, taką, która należy się istotom żyjącym, przyjaciołom Bożym, tym, którzy zostali napełnieni Jego łaską. Napełnieni w sposób, jak Maria na przykład, w sposób absolutny przez zachowanie od wszelkiego grzechu od momentu jej poczęcia. No więc wyższą cześć oddajemy Matce Bożej niż innym świętym. Ale to jest zupełnie inna cześć niż cześć oddawana Bogu samemu, Chrystusowi. Święci mówią, o Marii nigdy dość. De Maria nunquam satis. Znane takie w książkach, może często spotkamy, wyrażenie łacińskie. O Marii nigdy dość.
Ktoś może z tego wyciągnąć wniosek, no to jak czcimy cały czas Marię, o niej zawsze mówimy, to nie starczy nam czasu na oddawanie czci Panu Jezusowi na przykład, czci oddawanej Bogu. Ale święty Ludwik nam wskazuje, że czcząc Marię, lepiej poznajemy Chrystusa. Maria jest drogą do Chrystusa. Jeżeli znajdziemy drogę do Marii, znajdziemy drogę do Chrystusa. Lepiej poznamy Marię, lepiej poznamy Chrystusa. Lepiej uczcimy Marię, to i lepiej uczcimy Chrystusa. Jeżeli popełnimy ten błąd, że będziemy się bali czcić Marię, to tak jakbyśmy ją postawili na tym samym poziomie co Chrystusa. Bo w gruncie rzeczy to oznacza ten błąd. Bać się czcić Marię, to tak jakby postawić ją na tym samym poziomie. A to jest błąd teologiczny. I dlatego nie bójmy się czcić Marii, bo w ten sposób nie popełnimy żadnego błędu. Może takie proste wyjaśnienie. Święty Ludwik mówi, że czasami niektórzy tak denerwują się, że ludzie zamiast uklęknąć przed Panem Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem, idą się modlić przed obraz. No i rzeczywiście tak obraz Matki Bożej. Patrząc tak powierzchownie, wydawałoby się to jakby niewłaściwe. Przecież Panu Jezusowi przede wszystkim należy się cześć, a nie Matce Bożej. Kto jest większy? Pan Jezus, a nie Matka Boża. Ale popatrzmy z punktu widzenia Pana Jezusa. Czy Pan Jezus będzie się gniewał, że my odkupieni przez Niego Jego własną krwią biegniemy do Jego Matki? Czy On będzie w tym widział coś niewłaściwego? To jest taki argument obrazowy może, który może trafia bardziej do serca niż do rozumu. Ale serce też nam coś mówi. W naszym sercu też mieszka Bóg. I nasze myśli, nasze uczucia są przecież kształtowane od wielu lat przez religię, przez Pismo Święte, przez homilię. My mamy jakieś wyobrażenie o Bogu. Mamy wyczucie też spraw Bożych. Mówimy o takim wyczuciu wiernych. Mamy wyczucie religii, wyczucie prawdy. Więc czy będzie się Pan Jezus gniewał na to, że my modlimy się do Jego Matki, że do niej chodzimy, że o coś prosimy? Chyba raczej nie. W przeciwnym wypadku trzeba by było powiedzieć, Pan Jezus jest zazdrosny o swoją Matkę. A zazdrość to jest wada, to jest grzech. Czy można coś takiego Panu Jezusowi przypisać? A więc nie bójmy się czcić Maryję. Może pewną ilustrację dla tego rozróżnienia między czcią oddawaną Bogu i świętym, może taka stara modlitwa odmawiana przez braci kapucynów od kilku wieków przynajmniej, mówi tak: Bogu chwała, zawsze Bogu chwała, hołd Maryi, cześć świętym. Inne słowa, ale wyrażają tą prawdę. Inna cześć należy się Bogu, inna cześć Marii, inna cześć świętym. Święty Franciszek kiedyś miał widzenie. Dwie drabiny zobaczył. Jedna czerwona, druga biała. Czerwona prowadziła do Chrystusa. Na jej szczycie stał Chrystus. Biała prowadziła do Maryi. Na jej szczycie stała Maryja. I widział swoich braci, swoich synów, franciszkanów. Jedni próbowali dostać się do Chrystusa tą czerwoną drabiną, bo było najbliżej. Ale wchodzili na drugi, trzeci stopień i spadali pokrwawieni. I co więcej, Pan Jezus się na nich gniewał. A więc cóż to oznacza? Że zasłużyli sobie na Jego gniew. Natomiast ci, którzy wchodzili po drabinie białej, dochodzili do Matki Bożej, a potem do Chrystusa. I wchodzili szybko, bez wysiłku. Nikt z nich nie spadał z drabiny,
Co chce nam pokazać to widzenie? Że jeżeli idziemy sami do Chrystusa, to prawdopodobnie nie unikniemy upadku. Nie unikniemy szkody dla samych siebie. To właśnie pokrwawienie, gniew Chrystusa oznacza co? Grzech prawdopodobnie. Zasługujemy wtedy na karę. Co w tym jest? Dlaczego tak akurat? Czy powie, no przecież nic nie ma złego w tym, że ja chcę iść do Chrystusa. Ale może jest? Może jest trochę pychy? Może trochę arogancji? Może zbyt wysokie mniemanie o sobie? A przecież w Ewangelii mamy przykłady, że do Chrystusa nie idzie się bezpośrednio. Setnik, poganin, który chciał uzdrowienia swojego sługi, wysłał starszych Izraela, mówiąc: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I Pan Jezus na to mówi: nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Poganie, którzy przyszli zobaczyć Jezusa, nie wołali: który to z was Jezus, bo my chcemy z Nim porozmawiać. Pokornie poszli do Filipa. Powiedzieli mu: Panie, pokaż nam Jezusa. Ale jeszcze Filip sam nie poszedł z nimi do Jezusa. Przecież wiedział, który to jest. Poszedł do Andrzeja. I dopiero razem poszli do Jezusa. A więc jakieś pośrednictwo jest z jednej strony uznaniem swojej niegodności, jest aktem pokory i to przyciąga łaskę Bożą. Pokornym Pan Bóg daje łaskę, pysznym się sprzeciwia. A któż jest większym, lepszym pośrednikiem do Chrystusa niż Jego Matka? Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju czytanie. Przytoczę tylko fragmencik. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić. Na pewno to znamy, wiele razy czytamy. Nazywamy ten fragment protoewangelią, czyli pierwszą dobrą nowiną. Dobrą nowiną, że Bóg ten grzech w jakiś sposób zniweczy. Właśnie przez położenie nieprzyjaźni, wprowadzenie nieprzyjaźni między niewiastę i złego ducha. Ale jakie to ma znaczenie, dlaczego o tym mówimy akurat? Święty Ludwik mówił, że prawdziwe nabożeństwo do Maryi to jest właściwie wypełnienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Te przyrzeczenia z jednej i z drugiej strony to powinniśmy często odnawiać. Mówiliśmy, że są najważniejsze w życiu człowieka, bo wprowadzają nas, czynią nas dzieci Boże. Przypomnijmy, co one znają, jak one brzmią. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby grzech cię nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Trzy wyrzeczenia. Grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana. Przecież tego wszystkiego dokonali chrześcijanie. Jak to się dzieje więc, że na przykład w niektórych krajach, na przykład we Włoszech, może czytaliśmy książkę księdza Amorta, znanego egzorcysty rzymskiego, który szacuje, że do wszelkiego rodzaju magów, czarowników, wróżbitów i wróżek chodzi około 15 milionów Włochów. To jest szacunek sprzed 8-9 lat. Te cyfry mogły już się powiększyć. Podobnie jest w innych krajach Zachodu. Zaczyna coś podobnego się dziać i u nas.
A przecież to wszyscy są chrześcijanie. Włosi są narodem w ponad 90% ochrzczonych w Kościele katolickim. A przecież chodzenie do wróżek, magów, czarownic i innych, co ma wspólnego z Bogiem? Ma raczej wspólnego ze złym duchem. Dlaczego ci ludzie tam chodzą? Ludzie, którzy na chrzcie świętym wyrzekli się tych wszystkich rzeczy, a nagle robią coś odwrotnego, wracają z powrotem do tego, czego się kiedyś wyrzekli. Być może, że oni nie odnawiali swoich przyrzeczeń chrztu i zapominali o tym. Ale może to coś znaczyć więcej. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Kim jesteśmy? Jesteśmy właśnie potomstwem tej niewiasty. I w naszym sercu powinna być nieprzyjaźń wprowadzona tam przez Boga. Pierwszym potomkiem, który miał tę nieprzyjaźń, był Jezus Chrystus. A my wszyscy przecież należymy do Chrystusa poprzez chrzest. Więc w naszym sercu powinna być nieprzyjaźń wobec tego wszystkiego, co przyrzekliśmy na chrzcie świętym. I czego się wyrzekliśmy? Nieprzyjaźń to jest, jakby to określić, no brak przyjaźni przede wszystkim. Przyjaźń to jest miłość. Miłość polega na przyjaźni. A więc rodzaj nienawiści. Więc powinniśmy mieć w sobie co? Jakiś brak przyjaźni, nienawiść do grzechu, do wszystkiego, co prowadzi do zła i do szatana. Jeżeli ktoś coś takiego ma w sobie, to jakby instynktownie będzie tego unikał. Będzie instynktownie czuł swojego nieprzyjaciela. Tak to powinno być. Tak to teoretycznie wszystko się zgadza. Ale dlaczego wobec tego 15 milionów ludzi chodzi do magów, czarownic, wróżek i tak dalej? I zamawiają sobie czary, i odczyniają sobie czary. Wszystko to są przecież grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Może dlatego, moi drodzy, że tu chodzi o coś więcej jeszcze. O to, o czym mówi święty Ludwik Grignion de Montfort. Mamy mieć głębokie nabożeństwo do Maryi. Wtedy będziemy naprawdę jej dziećmi. Wtedy będziemy mieli w sobie ten instynkt, który będzie nas ostrzegał przed złem. Jak się stać dzieckiem Maryi? Niektórzy w jakiś sposób stają się dziećmi Maryi dzięki rodzicom. Myślę, że naprawdę szczęśliwe są te dzieci, których rodzice zanieśli ich nie tylko do chrztu, ale też i ofiarowali Matce Bożej. Oddali ich na własność. Takie dziecko już nie zginie. Matka Boża bierze na serio takie ofiarowanie. Ale jeżeli tego nie zrobili rodzice, to możemy to zrobić my jako dorośli. Tak jak ludzie nieuszczeni starają się o chrzest teraz, przechodzą katechezy rok czasu albo i dłużej, przygotowują się do chrztu i przyjmują chrzest. I oni sami mogą też ofiarować się Matce Bożej, oddać się jej na własność. Ojciec Maksymilian mówi, że to jest coś więcej niż to, co u świętego Ludwika, który mówi o oddaniu się w niewolę. On mówi o oddaniu się na własność. Mamy być własnością Maryi.
I to może dopiero nas zabezpieczy przed tym wielkim błędem, w który wielu ludzi wpada, chociaż są ochrzczeni, chociaż mają świadomość bycia dziećmi Bożymi, jakby to u nich nie wystarczało. Właśnie może trzeba tego pogłębienia swojego chrześcijaństwa poprzez nabożeństwo do Maryi, przez oddanie się jej, przez należenie do niej, przez codzienne życie, w którym pogłębia się nasza przynależność do niej. I może dopiero wtedy rośnie to, co mówi, o czym mówi Księga Rodzaju. Nieprzyjaźń między potomstwem, o którym mówimy, potomstwem Maryi, potomstwem niewiasty, a potomstwem złego ducha. Rośnie ta nieprzyjaźń także w nas, w naszych sercach. A ona oznacza to, że odrzucamy instynktownie, odrzucamy z wielką siłą to wszystko, co jest grzechem, to wszystko, co prowadzi do grzechu, to, co pochodzi od szatana, przede wszystkim pychę. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrealizować nasze przyrzeczenia chrzcielne. Jak inaczej wytłumaczyć, moi drodzy, chociaż na pewno są i inne przyczyny, takie masowe odchodzenie od Boga chrześcijan, którzy otrzymali łaskę Chrztu Świętego. Może właśnie brak wspomagania ich przez Najświętszą Maryję. Brak tego instynktu odrzucania zła i szatana prowadzi do błędów, do chwiejności w wierze. Jeżeli pytamy teraz ludzi, wiele razy stwierdzamy jakiś udział w okultyzmie, w spirityzmie, wywoływanie duchów, wróżbiarstwo. I to dzieje się często jakby dla zabawy. Są ludzie, którzy odrzucają to jakby instynktownie. A są ludzie, którzy wchodzą w to i potem cierpią przez wiele lat. Skutki takiego ważnego postępowania. Dlaczego nie mieli tego instynktu, który pozwolił im poznać zło i natychmiast je odrzucić? Właśnie może to. Brak nabożeństwa do Maryi. A potwierdzeniem, że to nabożeństwo jest potrzebne, to są objawienia Matki Bożej. Jest książka, która mówi o przynajmniej 2000 objawień Matki Bożej w różnych częściach świata. Jeżeli to nie byłoby potrzebne, nabożeństwo do Maryi, to ona by się nie ukazywała. To ona by nie zachęcała nas do różańca. To ona nie zachęcałaby do innych nabożeństw. To by nie powstali tacy święci jak święty Ludwik Grignion de Montfort czy święty Maksymilian. Święci mają dary Ducha Świętego. Działają pod wpływem instynktu Bożego, właśnie pod wpływem darów Ducha Świętego. I wtedy się nie mylą. A więc zastanówmy się nad naszym życiem. Przyjmijmy to, co mówią święci. O Maryi nigdy dość. Niech nigdy nie zabraknie dla niej miejsca w naszym sercu, w naszej modlitwie, w naszej pobożności. A wtedy naprawdę będziemy dziećmi Bożymi. Będziemy podobni do Chrystusa i wypełnimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.